jest okej, okay, dobra. Dobra, to co? Witamy we Flesza WF. Masz telefon, tak? Flash? Witamy Was ponownie we Flesza WF po wakacyjnej przerwie. Rozpoczynamy nowy rok akademicki, a w studio zawitali nowi prowadzący. Z tej strony Sara Cyganik oraz Konrad Ziemianin. W dzisiejszym wydaniu Flesza opowiemy o wydarzeniach z października, inauguracji nowego roku akademickiego, wyborach do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, rekrutacji AWF Channel oraz o ciekawych wydarzeniach i eventach. Zaczynamy! 3 października odbyła się oficjalna inauguracja roku akademickiego. Jest to jedyny dzień, kiedy wszystkich wykładowców możemy spotkać w togach w jednym miejscu. Skrót i wywiad z rektorem jest dostępny na naszym kanale YouTube. 14 i 16 października odbyła się dodatkowa rekrutacja do naszego koła akademickiego. Przybyło nas 20 nowych członków, czyli będzie jeszcze większy melanż. Cieszymy się, że się rozrastamy i łączymy ludzi aktywnych. Jeśli nie zdążyliście do nas dołączyć w te dni, nic straconego. Możecie do nas napisać na Facebooku lub zadzwonić. Nie jesteśmy jak dziewczyna, od której wzięliście numer. My zawsze oddzwaniamy. 14 października na naszej uczelni odbyło się szkolenie Jak nie zmarnować czasu na studiach, prowadzone przez Tomasza i Jakuba Sordy. Można było się dowiedzieć tam, jak zarządzać swoim czasem, jak wyznaczyć sobie cele i do nich dążyć. W imieniu Tomka i Kuby bardzo dziękujemy za świetną frekwencję i liczymy na Was na kolejnych szkoleniach. Mamy nadzieję, że będzie na Was nawet więcej. Tego miało nie być. Jak to? W związku z dużym napływem studentów 29 i 30 października samorząd rozpoczął nowy nabór do Uczelnianej Rady Samorządu, Rad Wydziałów i Senatu. Chodź, pokażemy, co tam się dzieje, co tam dziewczyny robią. No, idę, chodź. Co dziewczyny się tutaj dzieje? Mamy tutaj wybory do Rady Samorządu, także zachęcamy do udziału w wyborach, kto jeszcze nie głosował. I do Senatów także są wybory. Dużo osób już przyszło? No mało, spodziewaliśmy się więcej. Nowym członkom gratulujemy, życzymy powodzenia i owocnej pracy na rzecz naszych studentów. Ten dosyć pochmurny i brzydki miesiąc, jeżeli chodzi o pogodę, zakończyliśmy w najlepszym dla WF stylu, czyli z dawką pozytywnej energii. 30 października w holu głównym mogliście spotkać nas i zrobić sobie zdjęcia w przebraniach. Jeśli byliście grzeczniejsi od Sary, na pewno dostaliście cukierka. Przy okazji tego wydarzenia AWF Channel wyprodukowało film w klimatach horroru. Jeśli jeszcze go nie zobaczyliście, zapraszamy do nadrobienia na nasz kanał na YouTubie. Zostawcie łapkę w górę. Już? Mhm. Tyle z października. Tyle z października, a co nas czeka w tym miesiącu? 6 listopada na terenach zielonych odbędzie się pierwszy rzut biegów przełajowych o godzinie 15. Jeżeli będziecie wtedy na uczelni, to serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym. Niech wiedzą, że są u siebie. Kibicowanie. Za parę dni. Po raz pierwszy od kilku lat. Bal piórnika odbędzie się w klubie Kwadrat. Podejrzewamy, że już macie bilety. Jeśli nie, to spieszcie się i szukajcie. A może znajdą się jeszcze jakieś oferty last minute? Na samym balu znajdziecie naszych fotografów. I tu powinien być przecinek. Mhm. Którzy chętnie zrobią Wam zdjęcie. Przynajmniej do czasu, jak będą w stanie. W dniach 16 i 17 listopada odbędzie się Krakowiada. Są to międzyuczelniane zawody. Na uczelniach całego Krakowa rozgrywać się one będą w wielu różnych dyscyplinach. U nas na uczelni rozgrywane będą biegi przełajowe 16 listopada o godzinie 11 oraz pływanie od godziny 13 do 15.30 kobiet i mężczyzn. Bez Konrada. Ponieważ są to zawody pierwszego roku. Zwycięzcy Krakowiady dostaną się do finałów ogólnopolskich, które odbędą się w tym roku nie gdzie indziej jak u nas w Krakowie. Nasi reprezentanci, liczymy na Was.
To by było na tyle w tym wydaniu Flesza. Dajcie znać, co wam się podobało, a co nie. Potrzebujemy waszej opinii. Piszcie w komentarzach lub na mailu, co wam się podoba, a co nie. Co was interesuje najbardziej, dajcie znać. Ze studia WF Channel Sara Cyganik, Konrad Zimianin. Nie myślisz o stanie?